ludzie z Kresów to wiedzieli, że Afryka to tam, gdzie bocianie lecą, ale czy znali geografię? To jest to po prostu, Afryka to jest słowo, gdzie lecą skowronki, bociany i tak dalej. Natomiast, i że są murzyni tam, bo jak się dawało ofiarę, to murzynek się kłaniał w kościele, to wiedzieliśmy o tym. I czyj królowie to jeden jest czarny, nie? Oj, zmęczony dziadek, wróci biedny Afrykańczyk, nie? Żuch, nie? Habari ya mama? Mama sio mbaya. Habari ya mama? Nzuri. Habari ya mwanamke? Nzuri sana. Nzuri sana. Mtoto mingi? Mingi mtoto? Mingi mtoto? Mimi mama mbili, mama? Mama mbili. Kaki, mwanamke mbili. Niko hile. Ndiyo. Jak będę mówił na Ukrainie, to znaczy, że co, że ja mieszkałem na Ukrainie, a mieszkałem w Polsce. A teraz jest Ukraina, to jest inna sprawa. W 1936 roku na tak zwanych Gibryłkach nad Dniestrem zaczęli się gospodarze budować, tak jak farmy, jedna od drugiej parę tam set metrów. I ojciec chciał postawić elektrownię wiatrową, bo trwały wiatr. Byliśmy bardzo zadowoleni mieszkać w Uszetynie, które jest położone nad rzeczką Zbrucz. Bardzo piękna okolica, dużo zieleni i mieszkaliśmy tam do 1939 roku. Dziadek był zamożnym gospodarzem. Kawał z baraża należał właśnie do dziedziców. No i żeby właśnie przeczekać te niespokojne czasy, tata sobie umyślił, że my będziemy najbezpieczniejsze właśnie tam. I wysłał nas, to znaczy się mamę. Hańka miała 6 tygodni, ja miałam 2 lata. Wysłał nas do Zbaraża, żeby tam bezpiecznie przeczekać. 10 lutego, to już był rok 40 rano, ktoś do nas puka do drzwi. To był NKWD, dwóch żołnierzy i jeden cywilny. I powiedzieli dla ojca, tak, pakujcie się, my was zabieramy. Zostaliśmy potraktowani jako wrogowie ludu. W nocy przyjechało NKWD, no i zabrało nas. Zaprzęgli sanie w nasze konie i kazali się ładować. Ja za płozami szedłem tam. Po śladach, bo nie było miejsca już na saniach. Był taki pośpiech, że mnie wciągnięto tylko czewiczki na gołe nogi. Miałem 9 lat, jak Rosjanie przyszli i zabrali nas. Mama płakała, nie wiedziała co robić. Biegała biedna od ściany do ściany, rzucała do worków, co tylko jej na myśl wpadło. Wszystko to nawet pomagali wynieść na sanki i zawieźli nas na stację kolejową. Czekaliśmy całą noc, aż dopiero rano, kiedy już był transport uzupełniony ludźmi, wtedy pociąg ruszył i w stronę na północny wschód, przez Moskwę, dalej na północ. I co? Ludzie patrzą w kierunku jazdy, a poprzek są jakieś góry. I takie z lękiem za Ural nas wiozą, za Ural nas wiozą. To znaczy, już wiedzieliśmy, że będziemy na Syberii, gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie, ale w każdym razie na tą straszną przestrzeń. Zwierzęta z Afryki znałyśmy z naszego dzieciństwa, wszystkie. I słoni było zaczęsienie. Bawołów było dużo. Strusi, zebr, nieskończone ilości. Tak, strusie te pamiętam też. Zobaczcie, teraz idzie ostatni samiec na końcu. Tak. Jako ochrona. Zobaczcie, jak... Tam ona z polu prowadzi, tak, jeszcze oni idą za nią. To jest samica, tak popatrz, jakie dupki ma pełno, ona będzie chyba, ona karmi tego małego, tak. Jeszcze, wiesz? Aha. To jest ta przestrzeń, którą można oddychać, nie? Tak, tylko ta trawa jest taka dosyć niska,
Ale zielona. Ale słuchaj, ja pamiętam w dzieciństwie, żeśmy się chowały w tej trawie. Słuchajcie, właśnie wysoka. Gdzie jest ta trawa słoniowa? Gdzie ona rosła? No, ona rosła w kocze. Przecież niziuteńkie. To nas w ogóle nie było widać, myśmy się chowały w tej trawie. Ona była tak na metr, półtora. Albo więcej. Na Syberii od razu jak przyjechaliśmy, używano zwrotów. Polskę widzisz jak swoje ucho. Zdjęć padochniesz, tam nie ma umrzesz, tylko padochniesz. Tutaj zdechniesz. Ja pamiętam tylko korytarz śniegu, który był powyżej mojej głowy. I ja się ciągle bałam, że będzie tunel, że nas zasypie i że w ogóle nie będziemy mogły nigdy z tego wyjść. Mama była jesorobem. No, ja pilnowałam jako ta starsza mojej siostrzyczki, a mama szła w las do roboty. Jeść nam bardzo mało dawali. Kromka chleba i jakiegoś tego czaju, czy tej zupy z baraniny, to było takie codzienne wyżywienie. A jak ktoś zachorował, nie szedł do pracy nawet, tego chleba nie dostał. Mówię, jak ty nie pracujesz, to nie po co ci jeść. Na Balszoj Praznik, Wielkie Święto, 1 maj, to były po 2 kanfiety na rybionka, 2 cukierki na dziecko, żebyśmy wiedzieli, jakie to Wielkie Święto i jaki dobry jest dla nas Związek Sowiecki. I na rewolucję październikową, 2 kanfiety z tego. I mnie się tak podobała ta nazwa kanfiety, bo ja się cukierka tam nie widziałam już przez cały czas innego, nie? Przez 2 lata. Pachnie Afryka tak, jak sobie zapamiętaliśmy. To jest zapach otwartego piekarnika, ale zamiast ciasta to jest zapach traw, zapach jakiejś ziemi rozgrzanej. A czemu on się denerwuje? Słuchaj, po ludzku rozmawia zupełnie. Rozmawiam z tym drugim, mówi, o tam. Mówi, zejdźmy z drogi. Gniewa jedna drugiego. No. Ty mi się potężny tam. Ale jest tu wielu. Nie. Jest wielu kawalerów. Ja pamiętam. Ja pamiętam na jeziorze Wiktoria. Pamiętam hipcie i pamiętam krokodyle. Ale przede wszystkim właśnie hipcie. Hipcie było ogromne. Tak, oczywiście pamiętamy. Rok 1941 przyszła wiadomość, że wszyscy Polacy, którzy są na Syberii, będą wolni, dlatego że armia niemiecka już wkroczyła do Rosji. Generał Władysław Sikorski podpisał umowę ze Stalinem, że mamy 80 tysięcy Polaków w Rosji, zrobimy armię i pójdziemy walczyć z wami przeciwko Niemcom. I Stalin to na tą umowę się zgodził. I w ten sposób wyzwolił nas. I wtedy zaczęła się ta nieprawdopodobna wędrówka. I to był bardzo trudny okres, dlatego że wszyscy byliśmy zdani na własne siły. Zupełnie pozbawieni środków do życia. I o to chodziło, żeby dostać się na południe, bo tam powstały właśnie placówki polskie, gdzie zaczynali zaangażować młodych i starszych do armii Andersa. Mama zebrała pieniądze, zapłaciła, bo żądali za zapłatę za wynajęcie wagonu. I tymi kolejami leśnymi te wagony przyszły do nas i ludzie się tam załadowali. Numer dostał ten pociąg i kierowano na południe. Jechały całe rodziny w kierunku Uzbekistanu, żeby szukać ratunku przy tej armii polskiej. Ludzie, którzy mieli jakieś ubrania,
wymijali w drodze na chleb, na jakieś ziemniaki, powiedzmy, boraki i tak dalej. No i po jakimś czasie, bo jechaliśmy cały miesiąc, po jakimś czasie ludzie zaczęli umierać i z głodu, i z chorób. W Uzbekistanie, jak nas przewieziono do Szafrykanu, to był taki stary meczet, kiedyś to była jakaś świątynia, a później był już magazyn chłopka, bawełny. I mieszkaliśmy tam, to był przedmówek, nie było co jeść. Zbieraliśmy wiosnorosną trawę, chodziliśmy poza ten meczet, jedliśmy korzonki, korę, tak, z takich drzewek owocowych, powiedzmy. Każde dziecko było bardzo chore i bardzo głodne. Strasznie panowały epidemie różne, tyfusu, czerwonki. Ojciec zachorował na czerwonkę. Do szpitala zawieźli go. Mama przyjechała w nocy z płaczem, mówi, już nie macie ojca. Jak ojciec umarł, to mama sprzedała jego garnitur i dostała ileś tam rubli i kupiła osiołka. Przyprowadziła osiołka. Tak się ucieszyłem, a w pewnym momencie mam, Piotruś, już dosyć, musimy zabić tą oślicę. To i potem właśnie już potem nie głodowaliśmy w tym sensie, no ale to się skończyło, osiołek się skończył i to mnie wciąż ten obraz przychodzi. Tu się cieszyłem, a tu musiałem towarzyszyć w tym, bo byłem najstarszym synem w rodzinie. Miałem 9 lat. Dowiedzieliśmy się, że są polskie placówki bucharze, polskie placówki wojskowe, które kierują do jednostek wojskowych. A młodzież i tak dziadwe to kierują do sierocińców albo do szkół junackich, junaczek, junaków i tak dalej. Na to liczyłem. Szedłem z Szafrykanu do Buchary, przez step. To okazało się, że 85 km tylko z Buchary do Szafrykanu było. Wyszedłem jak boso, obdarty, dziura na dziurze, kawał jakichś starych portek dziurawych, jakaś koszulina biedna. Nic więcej nie miałem, absolutnie nic. Nic. Ani żadnego zaopatrzenia, nic absolutnie. I dostałem się tam do tej Buchary, do tego biura i skierowano mnie, dali mi tą karteczkę, że mam się zgłosić na komisję do Kermene. Jak przyjechaliśmy do Kiermene, ojciec zgłosił się do placówki polskiej, żeby wstąpić do polskiej armii. I tak się stało. On już powrócił, tylko się pożegnał z nami i my czekaliśmy na następny transport, żeby wyjechać właśnie z Kiermene do Krasnowodzka, z Krasnowodzka za granicę. To był ostatni raz, kiedy widziałem właśnie ojca. Od tego czasu nie wiemy, gdzie on zaginął. Tutaj stało, na tej wysokości stało wojsko, a komisje lekarskie były właśnie tam, tutaj, troszkę dalej, wzdłuż tych torów, tam daleko były. Więc ludzie, cywile, przyjeżdżali z tych wszystkich kolchozów i pociągiem, i piechotą, i garbami przyjeżdżali. I wszystko się gromadziło tutaj, w tej wysokości. To nic nie było, to był taki plac, tylko ziemia była i tak dalej. Były takie trzy komisje, ja trzykrotnie podchodziłem do tej komisji, żeby się dostać do tej szkoły junaków. Ja miałem 11,5 roku, a trzeba było mieć 13 lat, żeby się dostać do tego. I kiedy ja już byłem mundurowany, byłem w szkole junackiej i przechodziłem kiedyś tą kompanią, tędy tą drogą tam, to nagle słyszałem, że ktoś mnie woła, Mietek. Ja się odwracam i patrzę, moja rodzina jest. Jest mama siedzi, na ziemi się siedzi, braciszek najmłodszy na kolanach rzezi, bo to wszystko z głodu, z chorób. Przybiegłem, pytam, mamo, a gdzie Jadwiga? A mama powiada, siostra nagle upadła i zmarła. I matka ją pochowała właśnie tutaj za tym zasypem, tam za tymi torami. Następnego dnia, bo ja przybiegłem i patrzę, już tego Stasia, najmłodszego brata, ty prawie 3-latka miał, nie ma. Ja pytałem, gdzie Stasia? Matka mówi, mama mówi, w nocy zmarł i ja go pochowałam, powiada, tam obok Jadwisi. No i po pewnym czasie już nas wywieźli do Krasnowodzka, do portu, skąd wypłynęliśmy
do Pachlewi, do Persji. Gdy dopłynęliśmy do portu Pachlewi, już polskie wojsko tam było i wtedy dopiero inne życie się rozpoczęło, kiedy przeszliśmy tą inspekcję, kąpiel, bo ludzie mieli wszystko, to było nie do uwierzenia, jak szkielety siedzieli dzieci. I po kilku miesiącach już doszliśmy do siebie, mieliśmy więcej tej żywności, witaminy, dzieci dostawali mleko. No i zaszczyki różne przeciwko różnych chorób. Dostawaliśmy nowe ciuchy. Różne. Różnych rozmiarów. I dziwne wieczorowe sukienki niektórzy dostawali, bo tak przypadło z przydziału, także bardzo dziwnie ubrani byli. No a tamte rzeczy były po prostu palone. Niszczone, tak. Także ogniska tych ubrań palonych też się pamięta takie. Przychodzi jakiś w mundurze żołnierz, a to była junaczka w czapce, w wielkich buciorach i staje przed mamą, a mama nic, nie reaguje. Ona stoi przed mamą, jej córka stoi, a mama jej nie zna po prostu. I w pewnym momencie ona się odezwała, mamo, czy wy mnie nie poznajecie? I mama się rozpłakała, Luśka, ja cię już chłopo opłakałem, ja myślałam, że ty nie żyjesz. Przeżyła. Po krótkim czasie wysłali nas pociągiem do Teheranu, gdzie był wielki, wielki obóz cywilny, ale to nie trwało długo, bo obóz przejściowy. Administracja obozu miała wszystkie informacje od rządu z Londynu, cały plan, w jaki sposób nas zabrać i dać miejsce dla innych, a nas będą wieźli dalej na południe i pojedziemy do Afryki. Po Bożym Narodzeniu na Nowy Rok ładujemy się na okręt. Dokładnie na Nowy Rok. Nie to, żeśmy się bali, tylko nikt nie mógł sobie wyobrazić tej Afryki, jak się żyje w tej Afryce. Gdzie by